Dziękujemy fotoreporterom, dziękujemy zawodnikom
przechodzimy jeszcze do Jorka. Ja nie mam tej konkretnej postaci. I dekoracja wagi plus 80. Bieliński Mateusz, Bukabeca, Włoczowek, narodnik. Przepraszam, waga, już momencik. Panowie, momencik, proszę poczekać chwilę. Dekoracja się odbywa, nie tutaj. Miejsca trzecie, w kategorii plus 80. Teraz Kacz Zabit, Kacz Zakojna oraz Soczowski Michał, UKS, SMM Warszawa. Czy są zawodnicy? Prosimy zawodników na pokój. Miejsce drugie. Bieliński Mateusz, UKS, Włoczowek. I miejsce pierwsze. Zaszewski Jakub, Centrum Wrocławek. Jeszcze nagrody specjalne. Proszę Państwa, proszę poczekać. A więc tak, proszę Państwa, najważniejsze walki zdaniem żyli, toczyli zawodnicy kategorii do 63 kg. Szuleński Jakub, Kofman Damian. Prosimy zawodników na podium. Prosimy pana prezydenta Grudziądza o podejście również do wręczenia. Szuleński wygrał tą walkę. Jeszcze minuta na to reporterów. Pan prezydent będzie łatwo trochę pociekać, bo jeszcze trochę roboty mamy. Tak. Najlepszy zawodnik Pucharu Polski Kadetów. Lidzkie Dawid, PKS Polic Lublin. Czy jest Lidzkie zawodnik? Nie ma Lidzkie. Prosimy na podium. Najlepszy zawodnik Pucharu Polski Lidzkie Dawid. Proszę Państwa, najlepszy zawodnik Kujawsko-Pomorskiego, Jakub Straszewski. Jakubie, dziękujemy za walki. No i teraz punktacja klubowa. Pierwsze miejsce, Boże, Skorpion, często. Pierwsze miejsce, Skorpion Szczecin. Prosimy
Dziękuję bardzo. I to ostatni akt w dobrym zespole poselskim. I punktacja w tym domowidzeniu poselskim. Pierwsze miejsce w Jawce Pomorskiej Obywateli. Pan prezes Kazimierz Kieczyński odbiera pochwał od pana prezydenta. Duże brawa za punktację, za organizację, za przyjęcie na wszystko. Dziękuję bardzo panie prezesie. Drugie miejsce Mazowiecki Okręgowy Oddział Zakopanego. Przedstawiciel pan Grzegorz Czeczo bierze puchar. I trzecie miejsce Śląskie Okręgowy. Pan Piotr Burdy. Tak jest. To jest też zdjęcie patentowe. Dziękuję bardzo.